Cześć. Marka Lancome we współpracy z jedną z najbardziej popularnych blogerek na świecie, czyli Chiarą Ferragni, stworzyła fantastyczną kolekcję kosmetyków. Jeżeli jesteście fanami Chiary, to na pewno zauważycie w tej kolekcji elementy, które są dla niej bardzo charakterystyczne, czyli na przykład przymrużone oko, ale też to, że cała kolekcja obraca się tak naprawdę w stylistyce bardzo dziewczęcej, co jest charakterystyczne właśnie dla tej blogerki. Myślę, że jeżeli podoba Wam się jej styl, to na pewno spodoba Wam się również ta kolekcja. Zacznę od makijażu oczu. Jak możecie zobaczyć, kolorystyka jest zachowana w bardzo klasycznych odcieniach. I taki też będzie ten makijaż. Zacznę od nałożenia tego jasnego cienia na całą ruchomą powiekę. Zmienię teraz pędzelek na taki precyzyjny, puchaty i przy pomocy jednego z ciemniejszych odcieni zaznaczę zewnętrzny kącik oka. Nie musicie się obawiać tej palety, dlatego że te cienie są stworzone w ten sposób, żebyśmy mogli sobie budować efekt. Także to pierwsze wrażenie nie jest bardzo intensywne. Możemy sobie tworzyć w zależności od potrzeb intensywność makijażu. Dlatego na pewno nie zrobicie sobie tą paletą krzywdy. Jeżeli jesteście początkujący w makijażu, to jest to świetny też wybór dla Was. Teraz przy pomocy najciemniejszego odcienia z palety i takiego skośnego pędzelka stworzę delikatną linię wzdłuż linii rzęs. I wyciągam ku zewnętrznej części oka. Nie będę sobie żałować, nałożę ostatni odcień z palety, który mi pozostał, na dolną powiekę. Pewnie jeżeli obserwujecie Chiarę, to wiecie, że jej makijaże są często właśnie takie podkreślające oko. No i tutaj też tego nie zabraknie. Nakładam cień w taki sposób, aby połączyć go z wcześniej wyrysowaną kreską. Pozostało nam wytuszowanie rzęs. Maskara, którą stworzyła Chiara, to ta sama maskara już od dawna Wam znana, Hypnose Drama, z tym, że w limitowanym opakowaniu. Jak widzicie, paleta zawiera też produkty do makijażu twarzy, więc to jest idealna rzecz do zabrania ze sobą na wyjazd. Myślę, że to było celowe z racji tego, że Chiara faktycznie podróżuje bardzo często w związku ze swoją pracą, więc to jest idealna paleta, która spełnia jej oczekiwania. I zacznę od rozświetlenia. Użyję tego środkowego odcienia i nałożę klasycznie u szczytu kości policzkowej. Odrobinę rozświetlacza dołożę też w innych strategicznych miejscach. Tutaj też jest taki jaśniejszy rozświetlacz. Dodam go odrobinę w wewnętrznym kąciku oka. Chcąc właśnie osiągnąć ten świeży, naturalny, dziewczęcy makijaż, dodam odrobinę brzoskwiniowego różu. Myślę, że ten róż będzie pasował do każdego typu urody, dlatego że zawiera w sobie różne pigmenty właśnie, i pomarańczowy, i różowy, i delikatnie odbija na złoto. Więc podejrzewam, że na każdej skórze będzie wyglądał troszeczkę inaczej, ale zawsze da efekt tej świeżości i bardzo taki dziewczęcy look. Te produkty do twarzy mają naprawdę rewelacyjną pigmentację, więc niewielka ilość wystarczy, żeby stworzyć naprawdę intensywny efekt. Ja jeszcze pokuszę się o dołożenie odrobiny tego pięknego rozświetlacza na dekolt. Wykończeniem tego makijażu będzie oczywiście podkreślenie ust, a mamy bardzo duży wybór produktów, bo w ofercie jest zarówno pomadka takiej masełkowatej konsystencji i bardzo, bardzo ładnym, naturalnym kolorze. Mamy również lakiery, są od takich najjaśniejszych do również bardziej różowych odcieni, jeżeli lubimy bardziej płynne konsystencje produktów, ale też możecie, tak jak mówiłam wcześniej, skorzystać z wielofunkcyjnej palety i w niej też są różnego rodzaju produkty do ust w różnych odcieniach, troszeczkę bardziej widocznych, więc jeżeli lubicie bardziej ekstrawaganckie kolory, to tutaj też znajdziecie coś dla siebie.
Moim faworytem jest bardzo komfortowa pomadka i myślę, że to będzie mój wybór na dzisiaj. Nie wiem jak wy, ale ja w tym makijażu czuję się jak ryba w wodzie. Myślę, że każda z was lubi od czasu do czasu poczuć się świeżo, lekko i dziewczęco. Ale jestem bardzo ciekawa, czy wy również często robicie sobie tego typu makijaż? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych odcinkach.